witam wszystkich po raz kolejny. W dniu dzisiejszym przyjrzymy się troszkę automatom oddechowym i manometrom, które udało nam się skompletować i wybrać. Zapraszam na chwilę. Jeden z automatów, na który się zdecydowaliśmy, to Apex XTX200. Bardzo fajna, sprawdzona konstrukcja, dlatego też zwróciliśmy na niego uwagę. Pierwszy stopień, 4 porty średniego ciśnienia, 2 wysokiego. Bardzo fajny do zimnych wód. Drugi stopień, bardzo fajnie wykonany. Tu jest wszędzie plastik, co prawda, ale jest to bardzo, bardzo fajne wykonanie. Bardzo fajnie się z tego korzysta. Podwójna regulacja, efekt Venturiego. Dość topornie, mocno chodzi, ale być może to nawet lepsze rozwiązanie. I tutaj regulacja sprężyny podciśnienia wdechu. Bardzo zresztą fajnie zrobiona, tutaj są takie fajne nacinki, gdzie nie ślizga się to w palcach, można fajnie sterować w obu przypadkach. Bardzo szeroka kierownica wydechu, także te bąble sobie fajnie opływają, twarz z boku, nie walą nam po goglach. I Octopus drugiego stopnia. XTX40, tak samo efekt Venturiego, w ten sam sposób zrobiony. A jeżeli chodzi o regulację sprężyny, to już nie ma tego pokrętła, jest wejście na imbus. Bardzo fajna konstrukcja, bardzo fajnie się tym oddycha dzięki temu, jak to jest zrobione. Bardzo fajny automat o bardzo niskich oporach powietrza, także bardzo fajnie się tym oddycha i to jest takie rozwiązanie, które wybraliśmy dla naszej córy na początek, a później zobaczymy. Na pewno też będziemy z tego korzystać, żeby wyrabiać sobie doświadczenie, żeby to testować, żeby każdy mógł potestować z różnymi sprzętami. Apex XTX200. Drugi i zarazem trzeci automat, na który się zdecydowaliśmy, czyli dla mnie i dla Kasi, już nie kombinowaliśmy z kolejnym, choć były takie zamysły, nawet do tej pory się zastanawiam. To jest Apex MTX RC. No chyba znany, bardzo dobry automat, bardzo fajnie układający się w japie ustnik, tak samo szeroka kierownica, bardzo fajny wyrzut powietrza, efekt Venturiego tak samo, fajnie regulowany z oporem i do tego pokrętło sprężyny, wszystko mega. Fajny przycisk, fajne wykonanie, jest świetnym rozwiązaniem. Tutaj tak samo jest dodatkowe pokrętło w przypadku Octopusa. No i tutaj rozwiązanie pierwszego stopnia jest zupełnie inne. Po pierwsze, że jest to dość mocno polecana rzecz na zimne wody, a nawet mocno zimne. To dodatkowo wszystkie 4 porty średniego ciśnienia są umieszczone na obrotowej główce. Także to też może być, a nawet jest fajnym rozwiązaniem, tak, żeby te węże mogły się układać jak chcą. Dodatkowo 2 porty niżej wysokiego ciśnienia. Dużo szukaliśmy, mocno sprawdzaliśmy, czytaliśmy, oglądaliśmy, sprawdzaliśmy kto co poleca. No i jednak zdecydowaliśmy się na ten sprzęt, czyli raczej to będą
dwie sztuki tego w naszym przypadku i jedna tego. Dlaczego Apexy tak po prostu wyszło, patrzyliśmy na wszystko po kolei, ostatecznie padło na Apexa, nie dlatego, że to Apex czy nie Apex. Jest ok, zobaczymy, pływaliśmy na tym, oddycha się świetnie, fajne rozwiązanie, wzięliśmy. Jest też automat, z którego nie mieliśmy okazji korzystać, a bardzo bym chciał, dlatego też zastanawiam się odnośnie zakupu. Tamtych będziemy mieli po sztuce. Tutaj byłoby coś troszkę innego, bo w tym przypadku mamy skubę ze świetnym pierwszym stopniem MK25. Tak samo z ruchomą główką. Tutaj jest, w tym przypadku jest masa portów na tej główce, także co najmniej wystarczająco i do tego dwie sztuki wysokiego ciśnienia. Bardzo fajny automat. Czytałem, sprawdzałem, pytałem. Nie pływałem, nie korzystałem, ale chciałem go potestować. Dlatego zastanawiamy się, czy nie zakupić go dodatkowo jako takiego zapasowego i do potestowania. Dość mocno mnie bawi, kosmicznie wygląda, jest inny niż reszta. I chciałbym go mieć, ale to zobaczymy. Do tego Octopus na drugim stopniu, w tym przypadku jest R195. Jest ok. I zobaczymy, czy go nabędziemy i dla siebie zostawimy. Fajna rzecz. Chciałbym w tym ponurkować. I ostatni już zestaw. Bardzo ciekawy. Chcieliśmy koniecznie coś takiego kupić. Ja w szczególności. Szczerze mówiąc, zastanawialiśmy się już od początku, czy nie montować czegoś na zimne wody, żeby w każdym z zestawów mieć dwa pierwsze stopnie. No, oczywiście pod kątem bezpieczeństwa, ale odpuściliśmy tutaj w przypadku tego, w co zainwestowaliśmy, czyli tego MTX-a RC, Apexa. Myślę, że to wystarczy do wód, w których będziemy pływać. Natomiast koniecznie chciałem złożyć coś na dwóch pierwszych stopniach. I tutaj padło na zestaw Maresa XR. XR25. I co? Mam nadzieję, że w jakimś najbliższym czasie uda się ten zestaw zmontować i też potestować, jak to będzie działało. Bardzo fajne wykonanie. Ten zestaw jako jedyny z tych wszystkich, pomijając tutaj tył, to cały jest wykonany z metalu, cały jest tutaj metalowy. No i tutaj nie ma szaleństwa w kolorystyce, tak? Także fajne jest to rozwiązanie, coś zdecydowanie innego. I to tyle, jeżeli chodzi o te automaty. To i tak zbyt duże szaleństwo, ale chcieliśmy być dobrze wyposażeni. Zdecydowanie wolałbym zaoszczędzić pieniądze na takich rzeczach jak, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, ale wolałbym oszczędzić pieniądze na innych rzeczach, nie na automatach, jeżeli bym musiał, tak? Także myślę, że dokonaliśmy dobrego wyboru, a jak dobrze na dłuższy czas, na dłuższą metę, bo zamierzamy dość dużo nurkować, będą się sprawdzały, no to sami zobaczymy i pewnie się odezwiemy jeszcze w tej sprawie. No i czas na manometry. Do tej pory użytkowaliśmy manometry tradycyjne. Teraz zdecydowaliśmy się na coś zupełnie innego. Na manometry w tym przypadku Cressiego, które dają sporo możliwości
na bieżąco obliczają to, co jest nam potrzebne. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie użytkowaliśmy. Są bardzo fajnie wykonane, moim zdaniem. Mają też fajne recenzje. Sam ekran jest fajnie wychylony, zgięty pod kątem, więc sięgając można bez problemu widzieć, bez kręcenia nadmiernego nadgarstkiem, wszystkie parametry. Widziałem, jak to wygląda pod wodą na filmach, gdzie inni z tego korzystają i chcieliśmy to mieć, więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, coś innego, coś nowego, tak? Także my skorzystamy z tych manometrów. Na dziś to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, spostrzeżenia, porady, czy cokolwiek w tym temacie, piszcie, chętnie przeczytamy, dowiemy się czegoś nowego. Do następnego.